odważny i wojownik. Wow, jakie staty! Jakie staty! Hej, witam was w staniu, witam was w kolejnym odcinku ze Stoneheart. Witam was ponownie i przystępujemy od razu do pracy. Do pracy, która tutaj... Okej, okay, Invader is approaching. Kogo tu mamy? Tych tutaj, okej, okay, spoko, oni sobie tam mogą być. Natomiast ja chcę tutaj zrobić fosę. Fosę, bo patrząc po ilości zombiaków, jakie tutaj mnie otaczają, boję się, że... ty mógłbyś się cofnąć troszkę, żebyś tak bardzo nie obrywał. Wolę skupić na fosie, więc na pewno dam kogoś jednego MP Launcher. Ty będziesz tylko minował mi i Job tylko minował, więc bardzo bym chciał, abyś się tym zajął, bo jednak mam przeczucie, że jednak ta fosa może być jedynym moim ratunkiem. Dlatego też nie przedłużam, kopię tutaj tą fosę głębokości 2, żeby jednak do mnie się tu nic nie dostało, bo może być po prostu nieciekawie, bardzo nieciekawie. Dobra, tam się naparzają, no zaraz go pokona, ale no kurczę, strasznie oberwał. Bardzo mi się nie podoba, że on tak łatwo ulega emocjom, idzie na bój. Dobra, tu mamy to magazyn. Ten magazyn nam się trochę skrócę i w te... Tędy poprowadzę. Tak, tędy poprowadzę. Okej, okay. I mniej więcej taki tutaj rów mariański, może to nie jest, ale zawsze to jakaś tam fosa, która no kurczę musi nas ochronić przed złym, bo będzie nieciekawie jak, na przykład, jak coś do nas przyjdzie. Boję się tych zombiaków, naprawdę boję się tych zombiaków, że mogą być naprawdę dla mnie problematyczni. Dlatego też robię sobie w międzyczasie, tutaj miałem Wooden Bridge, buduję sobie ten most. Szkoda, że nie mam tego mostu zwodzonego, tutaj gdzieś ten most zwodzony, tutaj jest chain, no ale to jest chainy, to chyba są inżyniera robota. Właśnie, jak nasz bronze ingot, właśnie tutaj. Panie SaveMod, ty powinieneś tutaj pracować, aby wbijać poziom, a ja tego nie widzę u ciebie. Okej, okay, mamy jakieś nowe gadżety. Tylko się zastanawiam, bo patrzcie, że ona przywozi nam coraz lepsze rzeczy na Ankh-World. Natomiast nie mam nic na zombiaki. I co to jest to Ankh-World? Wampiry. Okej, okay, nic fajnego. Na wszelki wypadek kupię więcej. Okej, mam jednego jeszcze, dorzucę sobie 3. Nie, co, wampiry teraz będą? Nie, ja nie chcę, ja wolę te zombiaki. Zombiaki były bardziej podatne na głupotę. Okej, jakieś jedzenie mogę kupić, super. Na przykład takie Fire Edition Huge. Wszystko jest huge, spoko, tylko chciałbym coś sprzedać. Czy mogę coś sprzedać? No nie zbytnio. Okej, okay, mogę to sprzedać. Nie, nie chciałem tego sprzedawać, no nie. Czemu tak? No dobra, mój błąd. Okej, okay, mam to. Wiecie co, to ja sobie to tu postawię. Z tego względu, że tu jest wejście. To przodem. Takie dwa krzyżyki. I tu byłby mościk. Okej, okay, czapek karpę poziom trzeciej. Fajnie, bardzo fajnie. I teraz tylko pytanie. No tutaj bym to chciał, o w tym, o właśnie, w takie coś postawić, proszę mi to postawić w tym miejscu. No i zobaczę, jak to się będzie miało do moich wykopalisk. Aha, tylko trzeba by tu jeszcze wykopać ten element tutaj, żeby też nie mieli przejść takiego łatwego. Tu i tu, więc z tym to na razie się jeszcze wstrzymamy. Tak, na razie nie powinni wyjść, zobaczę. Czy uda mi się to, okej, okay, skopane. No i teraz tak, pytanie, naokoło zasuwać? Tak, naokoło, no i właśnie o to chodzi. Dobra, to teraz w takim razie z całą odpowiedzialnością mogę sobie postawić to. Mogę? Powiedzcie, że mogę. Halo? No mogę czy nie mogę? O, mogę. Czy jednak da radę. Świetnie. Pisaliście mi też w komentarzach, dlaczego ta seria była przerwana, co się stało i w ogóle. Wiecie co, przerwana było ze względu, że tak jak tłumaczyłem już we vlogu, były z Evil Boys from the Shadow.
A Victor Servant of the Undead. Okej, okay, wilkołaki, które undeadom służą. Dobra, póki co nie wejdą do nas. To chociaż tyle dobrego, ale trzeba przed złym się trzymać. Tak, była przerwa, bo przychorowałem sobie, później musiałem się zająć pilnymi sprawami. No i tak się po prostu wszystko to odwlekło, że no niestety ta seria została wstrzymana. A później jak wróciłem, to tak jak pisałem, tak jak wczoraj mówiłem, w poprzednim odcinku mówiłem, to po prostu nie było możliwości kontynuowania, bo mi się save'y popsuły. Dobra, rozwalcie tą drabinkę stąd. I to by było na wsio, na wszystko. I teraz takie pytanie, czy ta palisada będzie jakaś taka skuteczna? Ale chciałem, żebyście rozwalili, a nie schodzili. Dobra, z tą rozwalką to też faktycznie będzie, oni muszą wszystko to wybrać. Ojej, ale to będzie męczarnia. Jak tam w ogóle poziomy? Safe mod wbijasz, poziom trzeci Czopek, poziom czwarty. Wiem, że ty powinieneś mieć Weavera, ale Carpenter też ciebie dobry jest. Huzar, wojownik. GameFox miał być wojownikiem. Tak pamiętam, GameFox miał być wojownikiem. Tylko chciałbym, żeby mój Safe mod zrobił już jakąś porządną broń. Na przykład taki Bronze Axe. Czy Iron 16, 14, no jest różnica. Tylko, no właśnie, Iron Head, czy chciałbym to, żeby to zrobił, tylko ja potrzebuję Blacksmith poziom trzeci. Dlatego też ten Iron ostro teraz craftuję. Powinno się to udać. Tak, wyjdź. Lepiej jakby nikt tam nie schodził. To byłoby dla mnie idealne. No i będą schodzić, no jakie uparte, no. Oj, co, teraz tam zostanie. Strasznie bez mózgie. Gadziny to są. Tylko pytanie, czy wy tu wykopaliście pod tym? Tak, wykopaliście, okej. Czy teoretycznie z tej strony mogę wchodzić? Teoretycznie. To jest czysta teoria, póki co. Pisaliście mi także jaką listę modów, żebym wam podał listę modów. Słuchajcie, pod tym odcinkiem i tym, pod tym poprzednim już umieściłem i to będzie jako stały element pod opisu, jaka lista modów, jaki seed, jakie elementy tam się na to składają. Więc to wszystko będziecie mieć dostępne. Teraz pytanie, czy to nie współpracuje z tym? Czy nie da się teraz, oni nie mogą teraz wyjść? Poniekąd byłoby to dobre, bo oni nie muszą na razie nigdzie wychodzić. Poniekąd. Na razie jest noc, więc tak się właśnie zacząłem zastanawiać, czy to nie pozwala mi teraz im wyjść. Aż sobie zweryfikuję. Na przykład chcę zharwestować te kwiatki. A, wilk. Aha, wilki znikły? Nie. Są wilki jeszcze. Nie mogą wychodzić. Co? Nie mogą. Mogą wychodzić. Dobra. Wszystko wiadomo. No, ale kamienie zostawili. Kamulce zostawili. No. GameFox, co ty robisz? Powiedz mi. Ktoś się tam bije. Ktoś się bije? Zombiak się bije z wilkami. A to jest bardzo interesujące, że zombiak się bije z wilkami. Czyli co, wilkołaki się nie lubią z zombiakami? To byłoby bardzo interesujące. Wiecie co, jednak mam wątpliwość co do tej palisady. Nie wiem, czy ona będzie, czy jest taka faktycznie dobra. No nic, na razie biorę. Co tu mam? Kraftuję tutaj Blacksmith. Nie mam Irona, tak? Czyli już tam jest wykopane, już ten Iron u mnie. Nie, ja anulowałem to kopanie tego Irona, bo chciałem, żebyście mi to szybko wykopali. Więc teoretycznie teraz możemy kopać tu. No to co, kopiemy. Bo Iron nam jest bardzo, bardzo potrzebny. Tu jest Iron w tym miejscu. Okej, okay, tutaj. Na szerokość 2, no to jest tego trochę. Tu jest, o tu też będzie. Ciekaw jestem, czy byłyby inne surowce dostępne, czy będę musiał jednak gdzieś dalej się zagłębiać. No i czas pokaże. Ło! Ile Irona! To jest dobre złoże. No już, i po Ironie. Dobra. Czyli jednak Irona było wystarczająco, powiem szczerze. Okej. Okay. I tutaj trzeba będzie porobić skrzyneczki. Skrzyneczki, czyli chest, czyli muszę zrobić crafter. Bierzemy się za skrzynię. Tak, bierzemy się za skrzynię.
pytanie, czy ty możesz jakieś gate lepsze? No nie możesz, Wooden Pork. Bardzo mi się podobają te rzeczy, jeżeli to są faktycznie mechanizmy. Tutaj mam dla handlu, to byłoby dobre. Więc wiecie co, jeszcze się wstrzymam momencik, bo chciałbym na przykład kilka drzew stąd wyciąć. Wycinam te drzewa, bo docelowo te drzewa mają mi służyć. Tutaj chcę zrobić taką zabudowę potężną, więc te drzewa na potęgę będę wycinał. One mi tutaj będą wadzić, więc to wszystko idzie pod wycinkę. Spoko. Będę mieć robotę. Tu już z kamienia prawie wyczyścili. Super, o to chodzi, o to chodzi. Dobrze, dobrze, bardzo mi się to podoba. Dobrze, ale tak, gadu, a my mieliśmy robić tutaj skrzynię. Skrzynię tu, large crate, 32, super. Takich 10 skrzyni powinno starczyć, sądzę, że tak. Blacksmith, nie masz irona, natomiast to, jeszcze masz blacksmith poziom 3, no jeszcze nie masz tego poziomu, no przykre, jakie to przykre. Okej. Okej, zrobione. Mam nadzieję, że to do ogarnięcia będzie. Okej, tu ścinają. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, drzewa będzie dużo potrzeba. Czy mogę już coś postawić? Na razie w sumie tu nie. Berry Brass Seed. Czyli na przykład mogę to postawić. No i dobrze. Bardzo mnie cieszy. Kurczę, bardzo mi się nie do końca jestem przekonany co do tej palisady i poziom bezpieczeństwa. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś też przyjdzie do mnie łaskawie. Tutaj wspomoże nas dobrym sercem. Okej. Chciałem też te półki w międzyczasie. Czyli chciałbym zrobić to. Czyli torbench to pozwala mi robić właśnie te półki. Tak. Daily update. Super. Spełnione warunki. Kogo dostaliśmy? Powiedz, że masz fajne jakieś umiejętności. Powiedz mi. Kim jesteś? Odważny i wojownik. Wow, jakie staty! Jakie staty! Zobaczcie to! Boski! Boski! I kogo by tu dać? Aż się zastanawiam. Idealny wojownik, idealny... Po prostu... Mistrz! Mistrz nad mistrze! Ja! Dlatego się nie spodziewałem. Kogo by tu dać? On jest odważny, więc dobrym będzie wojownikiem. I on ogólnie jest... Dowolna broń. Ja. Dobre. Wiecie co? Obiecałem poprzednio i słowa dotrzymuję, bo w poprzednim sezonie Macio był niedoceniony. Drogi Macio, gratuluję ci boskiego Heartlinga, czy boskiej postaci. Bo tylko jednej szóstki ci brakuje. Diabelskiej szóstki. Macio, gratuluję ci tej postaci, chłopie. To po prostu mistrzostwo. Dobra. To jest Macio 63. To jest postać naprawdę mistrzostwo. No takie postaci to nie miałem tutaj, nawet przy wyborze postaci. Białoskóry z rudymi włosami i długą brodą, drwal. Białoskóry. Lekko pod... Dobra, białoskóry. Damy ci fioletowe oczy. A co? Magneta. Z rude włosy. A czy na pewno Macia nie mam? Nie, nie mam Macie. Aha, bo to miał być w gościu. O! Tak. Rudy. Rudy to był ten. O! To bardziej brąz, to jest bardziej rudy.
O, jaka broda. To będzie pasować. To będzie pasować. Jeszcze tylko tutaj jakieś fajne coś. Nie ma nic, ci nie damy. Tylko jeszcze strzelę w głowę, żebym fajnie rozpoznawał. Coś fajnego dla ciebie, specjalnego, naprawdę. To jest takie oklepane, oklepane. To było. Kurczę, same oklepane się trafiają. Irokes? O, taki wzorek. Dobre. Ale nie. Szukam. No i kurczę, nic takiego nie mogę znaleźć fajnego, pasującego do takiej boskiej postaci. Tu takie nauszniki. O, niech będzie. Płomienie. No ale to nie wiem, Brian, tylko Macio. To miał być Macio. Obiecałem, że Macio nie był przydatny w poprzednim sezonie. W tym Macio będzie mistrzem. Naprawdę. Cacy. Takie postaci ja mogę przyjmować codziennie. Naprawdę. Naprawdę. Ja takie postaci mogę przyjmować codziennie. Dobra, Blacksmith. Czemu ty stoisz? Safe mode. Powiedz mi. Co, nie masz Irona, czy co? Tam nie kopią. A, do dziecka wzięli się za to, nieco, co nie trzeba. A, nie tak. Okej, zostaw to w spokoju. Chcę Irona. Ja potrzebuję Irona kopać. Więc z łaski swojej kopu Irona. Iron jest potrzebny, jak najbardziej. Ja. A to, powiem wam, było piękne. Okej, skrzyneczki już są. Super. W takim razie stawiam te skrzyneczki już. Tutaj. Okej, zastanawiam się, czy nie dorobić jeszcze tych więcej tych, znaczy postawić Ank Wardów. Może z tej strony. No, mogło być dla bezpieczeństwa. Bo boję się, że to, te wampiry będą naprawdę dla mnie problematyczne, jeżeli to będą wampiry. Bo jeżeli faktycznie nie mogę kupić nic związanego z zombiakami, no to... Wampiry mają to do siebie, że legenda... Okej, okay, invaders, gdzie? Halo, gdzie? Gdzie mamy tego invaders? Znaczy co, że w podziemiach mam invaders? Jak? Jakim cudem, gdzie? Nie, straszcie mnie, no bez przesady, nie ma invadersów. Dobra, jak cele. Wow, cele w tym momencie nieosiągalne żadne. A jak w ogóle samopoczucie? Aha, żadnych gripsów, same paradajsy, no to o to chodzi, super. Bardzo mi się to cieszę. Cieszy. Ale się tak cieszę. Okej. A tam jakiś pebble. Okej, ty odpoczywasz, super. Ale wy zbierajcie to, bo to drewno mi jest potrzebne. Naprawdę. Resources. Non. Drzewo. Też. Albo dobra, lecimy ze wszystkim. Tu też trzeba zamienić skrzynię. Tutaj postawić tę skrzynię. Okej. Bo tego stone'a w sumie aż to tyle nie potrzebuję. Okej, no ja muszę pilnować, bo ja się boję nocy. Naprawdę ja się boję nocy. Co to przyjdzie w nocy? No ale ogólnie jestem zadowolony. Bardzo zadowolony. Okej, mam kolejne rzeczy. No i znowu są te. Nie mam nic za zombiaki w tym momencie. Dlaczego nie mam nic za zombiaki? To sprzedaję. To też sprzedaję. Dlaczego nie ma nic na zombiaki?
Bardzo mi się to nie podoba, że nie mam nic na zombiaki. Okej, okay, mogę kupić coś. Okej, okay, mogę pióra, farm hole, wełny trochę. Okej, okay, co mogę ci sprzedać? Mogę coś sprzedać? A sprzedam tą czaszkę. Co jeszcze mogę tu kupić? Ryba. Jakieś dosadzenia rzeczy. A mogę jakieś sadzonki? Jajka. No nic do końca nie mogę. To słabe. No to tyle. Dobra, wiesz co? Nie. Zrobię tak, że... Jednak prosiłbym, żeby ktoś to rozebrał. Idzie noc. Ja się boję nocy. Ja się ogólnie boję nocy. Wszyscy są w domu? Tak czy nie? Czy ktoś jest poza? Ja się boję nocy. Ja się naprawdę boję nocy. Nie chcę z nikim tu się zmierzyć. Niepowołanym. Gdzie to jest? Dzwon. Wszystkich do... Wszyscy tutaj. Aha, kopaliście. No dobra. Tak, kopaliście. Teraz się możecie zająć jedzeniem. Wy se serio? Ze mnie tak jaja robicie? Weźcie to rozbierzcie, proszę was. O ludzie kochani, halo. Moc jest do rozebrania. O co, come on. Niereformowalni oni są. Okej, okay, save mod blacksmith poziom trzeci. No i o to chodziło. To ja już właśnie na to czekałem, abym mógł... O, mogę inżyniera już robić. Super. Ale inżynier inżynierem, natomiast ja chcę zrobić to. Poziom trzeci, to mi to nie. Poziom drugi. Czy muszę mieć poziom trzeci? Ale tak, iron. To jest poziom iron great. Poziom drugi. Jaki masz poziom? Czopek. Poziom czwarty, ale nie czopek, tylko huzar. Ćwiczysz się na drugi, no to na razie ty tego nie dźwigniesz. Trzeba ci kukłę w ogóle zrobić do trenowania. Więc zrób to łaskawie. Na razie składniki te idą w dół. A ja w międzyczasie poproszę naszego czopka, aby zrobił nam... Dobrze mówię, czopek to robię chyba tak, trening dummy. No ale nie mam składników. A innej kukiełki nie mogę zrobić? Tu mam takie. No nie mam. Nie mam żadnych składników. Smutne. To jest bardzo smutne. Okej. No gdzie idziesz? Ej! Czopek! Miałeś to rozebrać, a nie przełazić przez to, no. I on wylazł tu. A ja mam bestię. No serio. Ty, gościu. Mówiłem, nie wyłazić. Rzucaj wszystkie, chodź tutaj. No chodźesz tutaj, chłopie. No nie, no nie, nie ogarniam. Co za... No i go zabiją. Czopek. Czy ty musiałeś za... Musicie tak robić mi? Na złość. Gdzie jest ten? Ta brama. Dobra. Trudno, raz kozie śmierć. Muszę to jakoś aktywować z powrotem. Chcę to postawić, tylko jak mogę teraz postawić? Nie mogę tego postawić? Postawić to proszę. Gdzie oni polecieli? O, i oberwali z tego. To działa. To ciekawe. Nie, gdzieś polecieli. Okej, okay, tutaj postawię to. Wow! Chłopie, huzar rozwalił i system. Okej, okay, wiecie co? Mam coraz gorsze problemy z leczeniem. Trzeba będzie ogarnąć kogoś od
leczenia i sądzę, że to będzie smerfetka. Choć Macio, no masz dobrą statystykę na leczenie. Na razie wezmę Macia. Zobaczcie, zobaczmy czy mogę. Herbalist staw, nie mogę jeszcze. Okej, dobra, teraz to rozbierzcie. To było niefortunne, bardzo niefortunne. Ja mam tu w ogóle jakieś drzewo? Drewno? Dwie sztuki, wow. Serio? A tu? 6 tych. No naprawdę, rewelacji to ja tu nie mam żadnych. Dobra, skupię się teraz zdecydowanie na tym, żeby ogarnąć przede wszystkim to herbalista. I muszę ogarnąć, gdzie są kwiatki. Bez tego nie będzie nic konkretnego zrobionego. Okej, ma fajny toporek, no ale to jest poziom drugi, no to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, zdecydowanie nie jest to. Czy ja mogę jakieś lepsze drzwi zamówić? Może u ciebie? Chyba nie do końca. Okej, tego na razie nie mogę. Przeżyję. Na razie safe mode trenuję przy Ironie. A wiecie ile tego Irona? No masakrę, od groma tego jest. Dobra. Throwing Axe, Skirmisher, czyli do rzucania? O, to robię sobie to jedno. Carpenter Saw, used by Gomaster to craft Maul Golems, to nie. Alarge Enchanter. Ciekawe rzeczy tu są. I tutaj mam skrzynkę, która przytrzymuje 256 itemów, wow. Dobre, to jest dobre. Jeszcze taka tarcza by się przydała. Wooden Iron Banner Runsheet, czyli do obrony przydałoby się. Tylko ja to mogę zrobić dla każdej klasy. Tak, mogę dla każdej klasy. Dobrze, tylko potrzebuję tej tarczy w wersji podstawowej. Gdzie mam tą tarczę? Tutaj. Bo gdzieś ją tutaj widziałem. Gdzie ona jest? Do obrony. Tutaj mamy jakieś lokalne. Może tutaj, gdzie jest to... Te zwykłe tarcze. O, tu mam. Ojeju. Znowu. Treat. Kroci. Muszę zrobić Weavera i muszę zrobić... O, strasznie dużo roboty. Weaver i Herbalist. Okej. Okay. Jak nie, to nie. Łaski bzy. A i tak trzeba was wyleczyć, więc Herbalista potrzebuje na Cito. Więc Macio, lecisz jako herbalist. A potrzebuję cię tutaj. Naprawdę potrzebuję cię tutaj. Okej, wschód już się szkuje. Okej, Junior Practitioner, Natural Regeneration. No to super, o to chodzi. Dobra. Ty, mój drogi herbalisto, Herbalist Lab, już. Ja sobie poszukam kwiatuszków. Fajny wschód słońca jest, więc można... O, tu jeszcze są jegotki niezebrane. Dobrze, czy to ląduje tutaj. I szukam dalej. Tu są jakieś kwiatki? O, są jakieś kwiatki, super. To trzeba zabrać stąd. Więc zabieram te kwiaty. Te kwiaty sobie przeteleportuję na razie tutaj, żeby było... W jednym miejscu będzie mi łatwiej. Tu jeszcze mam. O, tu jeszcze są te rzeczy. Super. Silkwedy kolejne. Dobrze, dobrze. Ale faktem muszę ogarnąć teraz jedzenie. To jest nieodzowna część tej gry, czyli jedzenie. Patrzcie tylko, czy gdzieś kwiatów jeszcze tutaj po drodze nie ma. Tu są kwiaty. Ale z nich chyba raczej nic nie będę miał. Nie, raczej to jest wszystko.
To są te same, więc to też nie. Szukam i już chyba nic nie znajdę. Dobra. Tu jest zombiak. Mariana the Dead. I am for flesh. Spoko. Może tak być. Okej. Okay. Ognisko zgasło, to znaczy, że invaders approaching. A, bo tam u góry siedzą. Przejmować się. Nie ma co się przejmować, trzeba robić. Jest tak, pierwsze co? Trzeba to zebrać. Drugie co? Trzeba to zebrać. I to zebrać. I teraz farma. Tak, ze względu, że tak jak powiedziałem, wy wszyscy się nadajecie na farmerów, więc tu sobie zrobię taką małą farmę. Turnipy. White carrot. I będą turnipy. Dwa razy. Bo jednak jedzenie trzeba jeść. Tak. Okej, wszyscy będą teraz uprawiać pole. No super, podoba mi się ten pomysł. Czy herbalist już sobie zrobił swoje narzędzie pracy? Tak, zrobił, no to fajnie. To ja cię postawię, o, nawet tutaj w tym miejscu. Tutaj dorzucę skrzyń parę. Okej, w taki sposób. Wiecie co, tą palisadę chyba jednak zlikwiduję. Daily update. Oczywiście kasa. Logi, ale nie mam nic na sprzedaż. Chyba, że jedną ze skrzyń. Skirmisz. Czy mogę kogoś tak skirmisza awansować? Tak po prostu? No raczej nie, bo to jest aż tutaj. Okej, dobra, nie było pytania. Tu już posadzili, super. Carpenter. Ty masz mi zrobić treat i... Tak, czy jeszcze potrzebuję Weavera? Na złość, jeszcze Weaver potrzebuję. Weaver Spindle, okej. Ale. To w tym momencie już będzie na tyle, słuchajcie, bo ta gra mogłaby trwać. No ale wszystko fajne, ale nie wolno sobie zbytnio folgować. Za dziś wam ogromnie dziękuję. Zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji, no i do polecania. No i powiem wam, ciekawie się ta rozgrywka zapowiada. Naprawdę coraz bardziej ciekawie, bo takich statystyk dawno nie widziałem w grze. Dzięki za dziś, do zobaczenia, hej!